Dzień dobry Państwu, witam na moim kanale. Mili Państwo w moich krótkich filmach, w których, w których poddaję analizę, poddaję do analizy niektóre wersety przekładu Nowego Świata z roku 2018, zwanego w niektórych rękach Przekrętem Nowego Świata, i ta nazwa jest jak najbardziej uzasadniona z uwagi na ilość niewłaściwych tłumaczeń, wersetów. Pod własne doktryny. Podawałem Państwu często przykłady tego, że bezimienni tłumacze z nadarzyna mają tendencję do ukrywania, jakby umniejszania chwały naszego Pana Jezusa Chrystusa, żeby przypadkiem zbyt dużej czci mu nie oddawać. Gdyż cześć należy się tylko i wyłącznie Bogu Jechowie, i wszystkie możliwe wersety, które mogłyby wskazywać na boskość Pana Jezusa, także są umniejszane i tak tłumaczone, żeby, żeby zmniejszyć takie myślenie. Gra słów, której używają bez imieni tłumacze, jest swoistym rodzajem majstersztyku. Czasami zachodzę w głowę i myślę, ile to trzeba myśleć, żeby coś takiego wymyśleć. No cóż, czasem robi wiele rzeczy, żeby pewne rzeczy poukrywać i, i powiedzmy pokazywać inaczej, ale, nie jest, ale tak się składa, że ludzie, chrześcijanie swoje wiedzą. Także przejdźmy może do rzeczy. Mili Państwo, ja całkiem niedawno omawiałem werset drugi list do Koryntian 4.4, gdzie pokazywałem taką oto rzecz. Otóż w tym wersecie 4.4. Świadkowie Jehowy tłumaczy, przepraszam, mów, mów, może umówmy się, bo jeśli mówię Świadkowie Jehowy, to w tym momencie, kiedy poddaję analizy, nie mam na myśli zwykłych, szeregowych członków tego grupowania religijnego, Świadkowie Jehowy w Polsce, lecz tylko i wyłącznie bezimiennych tłumaczy z nieweryfikowalnym wykształceniem. I te osoby, które tam tłumaczą, jakby w wersecie 4.4, przytoczmy go sobie, może szybciutko, żeby lepiej było widać. Mili Państwo, to zrobimy to na takim większym wydaniu Biblii Tysiąclecia. Drugi, Koryntian 4. Dla niewiernych, których umysły zaślepił Bóg tego świata, aby nie olśnił ich blask Ewangelii chwały Chrystusa, który jest obrazem Boga. Chwała Chrystusa. Tu jest chwała należna Panu Jezusowi jest obrazem Boga. Jeśli jest obrazem Boga, mamy też w, w, w pierwszym życiu do Hebrajczyków, jest odbiciem mm, obrazu. Może coś co powrządziłem, ale chodzi o to, że jest jakby zwierciadlanym yy, odbiciem Boga. Bardzo często mamy takie określenia w Nowym Testamencie, świadczące o tym, że, że yy, w swojej postaci Pan yy, Jezus także może być zwany Bogiem i jest Bogiem. Ale może yy, wróćmy do tematu. Werset yy, yy, czwarty. Dla niewiernych, których umysł zaślepił bóg, yy, bóg tego świata, yy, w domyśle Szatan, Bóg od Małej tery, yy, aby nie olśnił ich blask ew... Ewangelii chwały Chrystusa. Chwały Chrystusa. Przekład Nowego Świata w tym miejscu oczywiście chwałę usunął. Tam jest greckie słowo doksa, roxes, jeśli dobrze pamiętam. Brzmi on tak. 4-4, Przekład Nowego Świata z roku 2018. Dla ludzi bez wiary, którym Bóg tego świata zaślepia umysły, żeby nie mogło do nich dotrzeć światło wspaniałej, dobrej nowiny o Chrystusie, który jest obrazem Boga. Czyli zamieniono chwałę. Należną Panu Jezusowi, na dobrą nowinę. Yy, zalinkuję Państwu mój poprzedni film na ten temat, będzie można sobie to z, y, zobaczyć na źródłach greckich, ale jakby kontynuując ten wątek dotyczący Koryntian, drugiego listu do Koryntian rozdział czwarty, zauważyłem jeszcze inne nadużycie ze strony bezimiennych tłumaczy, takie mianowicie, otóż jest werset 4-6. Proszę Państwa, brzmi on w narracji Świadków Jehowy w ten sposób, 4-6. To przecież Bóg powiedział, niech w ciemności zaświeci światło i oświetlił nasze serca, żeby poprzez, poprzez, Chrystusa oświecić je wspaniałą wiedzą o sobie. Czyli mamy tutaj do czynienia z tego, że, że jakby poprzez, czyli za pośrednictwem Chrystusa, yy, mamy oświecenie chwałą samego Boga. Jakby yy, Chrystus tutaj yy, oświetla nasze serca, yy, ale jakby, jakby przekazuje to. Bóg, przepraszam, przekazuje to za pośrednictwem Chrystusa. Tak jest przykład Nowego Świata. Jak się przyjrzymy, jak to wygląda w Grece, to się jednak okaże, że jest nieco inaczej. Zobaczmy jednak jeszcze, co o tym mówią inne przekłady polskie i nie, i nie tylko polskie. Więc tak, Biblia Tysiąclecia, albowiem może to duże wydanie otworzę, żeby Państwu było lepiej to, to zobaczyć. 4, 6. Albowiem Bóg... Ten, który rozkazał ciemnościom, by zajaśniały światłem, zabłysnął w naszych sercach, by olsić nas jasnością poznania chwały Bożej na obliczu Chrystusa. Proszę Państwa, chwały Bożej na obliczu Chrystusa, czyli na obliczu naszego Pana Jezusa Chrystusa jest chwała Boża, co na Jego obliczu. To znaczy. Że to też jest jeden z mocnych argumentów, że Jezus jest Bogiem, bo jest na nim oblicze całej, gdyż na jego obliczu, na jego twarzy jest oblicze, przepraszam, nie oblicze, tylko chwała samego Boga. Na obliczu, nie poprzez. To jest całkiem inne słowo, jak potem zobaczymy w, te, w Grece. Zobaczmy, jak to też inne przykłady tłumaczą. Weźmy po kolei usłyszcie Gdańska, która jest na textus receptus, ponieważ Bóg, który rozkazał, aby z ciemności zabłysnęło światło, ten zabłysnął w naszych sercach, aby zajaśniało w nas poznanie chwały Bożej w obliczu Jezusa Chrystusa. Czyli też chwała Boża jest w obliczu w, 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 pana Jezusa, a nie poprzez dalej. Biblia Paulistów bardzo mocna i dobrze y, przetłumaczona. Bóg, który powiedział z ciemności zajaśnie światłość, zajaśniał w naszych sercach, aby Zabłysło w, w, w poznanie chwały Bożej, która jest na obliczu Jezusa Chrystusa. Znowu ta chwała Boża jest na obliczu Jezusa. Skoro chwała Boża jest na y, y, obliczu Chrystusa, y, to znaczy, że obliczu Chrystusa jest boskie, czyli jest Bogiem. Dalej przekład kowalskiego, taki dość starawy już, ale można przytoczyć, bo ten sam Bóg, który rzekł, niech światłość zaświeci w ciemności, rozświecił tę światłość w sercach naszych, aby rozjaśnić światło poznania chwały Bożej w obliczu Jezusa Chrystusa. Znowu ta chwała Boża jest w obliczu Jezusa Chrystusa, czyli ma on chwałę Bożą, czyli jest Bogiem. Dalej, Biblia Kumeniczna. Bóg bowiem, który powiedział, z ciemności zabłyśnie światło, jest tym, który zabłysnął w naszych sercach, aby zajaśniało poznanie chwały Bożej na obliczu Chrystusa. Yy, tutaj yy, nie dodano Jezusa. Yy, przekład literacki to jest bodajże E i B, ale nie jestem pewny. Też tak samo obliczu Jezusa. Yy, przekład yy, Dąbrowskiego z wulgaty w obliczu Chrystusa Jezusa. Biblia poznańska. Albowiem Bóg, który rozkazał, aby z ciemności zabłysło światło, sam rozjaśnił nasze serca światłością poznania chwały Bożej na obliczu Chrystusa. I dalej. Biblia Nieświeska w obliczu Jezusa Chryst Chrystusa. Biblia Wójka w obliczu Jezusa Chrystusa. Biblia Gdańska, ta klasyczna, chwały Bożej w obliczu Jezusa Chrystusa, ta ze staropolskim słownictwem. Biblia Brzeska, chwały Bożej w obliczu Jezusa Chrystusa. Tutaj mamy wulgatę. King James Version. In the face of Jesus Christ. Czyli w. In the face. Czy w twarzy, prawda? English Standard Version. In the face of Jesus Christ. Tak samo. Dokładnie tak samo. In the face. Nie żadne poprzez, tylko w. W tej twarzy. W tym obliczu. I dalej USKOT to za chwilkę będziemy to, na to patrzeć. I teraz mamy tak, przykład Nowego Świata z roku 1997. Bo właśnie Bóg szedł z ciemności, niech zajaśnie światło, on też oświetlił nasze serca, by je oświecić chwalebnym poznaniem Boga poprzez oblicze Chrystusa. Czyli w 1997 już mieli poprzez, czyli za pośrednictwem jakby, prawda? Tutaj już nie ma tego jakby. Bezpośredniej bezpośrednie obecności tej chwały Bożej na obliczu, tylko poprzez oblicze Chrystusa jest chwalony Bóg. Już, już się spłyca tą, tą informację. Biblia Warszawsko-Płaska, czyli Romaniuk. Albowiem Bóg, ten, który rozkazał ciemnościom, by zajaśniały światłem, zabłysnął w naszych sercach, by olśnić nas jasnością poznania chwały Bożej na obliczu Chrystusa. Czyli znowu ta chwała Boża jest na obliczu Chrystusa. Skoro chwała Boża jest na obliczu Chrystusa, to Jezus musi być Bogiem, nie ma innej możliwości. Więc, no i tysiąc latka to już, to już czytaliśmy. Proszę Państwa, dlaczego to jest istotne? No jest istotne, bo tak jak wcześniej rozpoczynając ten to nagranie stwierdziłem, stwierdziłem że, że Świadkowie Jehowy spłycają tą chwałę, to bardzo często dzieje się to wbrew tekstom greckim. Teraz sobie zajrzymy, proszę Państwa, do tego, jak to tak naprawdę jest w Grece, bo to, to jest najistotniejsze, jak to jest w Grece. Ale zacznijmy może od świadkowskich przekładów interlinarnych, które też są źródłem greki wyśmienitym. Proszę Państwa, Diaglot, czyli pierwszy interlinarny przekład wydany przez świadków Jehowy, że w 1942 roku jest to Przykład Grisbacha, wydany przez Wilsona, jakoś tak to tam jest. Potem tym tematyce kupili świadkowie tu tłukli w swoich drukarniach. Zobaczmy, jak to wygląda w diaglocie. Czy tam też mamy poprzez, czy mamy w? W, w tym obliczu pana Jezusa. Więc już patrzymy, mieli Państwo. Diaglot, proszę bardzo. Mamy tutaj diaglot, i tutaj z boku otworzymy sobie od razu interlinie Popowskiego na Nestle Alandzie. Wydanie 28, czyli ostatnim, najświeższym, żeby nie było żadnych wątpliwości. 4, proszę Państwa. 4, 6, drugi Koryntian. Drugi Koryntian, 4, 6. Powiększamy sobie i proszę bardzo, szukamy, szukamy. 4, 6, gdzie my tu mamy? 6, tu jest 10. E, tu mamy pięć. Jeszcze powiększę, żeby było lepiej widać. Mamy sześć. Hotty. Um, Old of, of shine, shine, Glory. Uh, of the God. In face of Jesus anointed. Uh, in face. W twarzy. W twarzy. Glory. Chwała. God in face, w twarzy. jak to jest w bezpośrednim tłumaczeniu Wilsona? Glory of God in the face, in the face of Jesus Christ. Czyli w twarzy. No, niestety, ale mili Państwo, mamy tutaj w. Mocne, silne, w, a nie żadne poprzez czy za pośrednictwem. Yy, także, no cóż, no, wydawanie pod własnymi auspicjami interlinii niesie to ryzyko, że można czasem dojść do innych wniosków niż dochodzi bezpośrednie tłumaczenie Biblii Świadkowskiej przez bezimiennych tłumaczy we wszystkich krajach, a także w Polsce. No bo wtedy widać, że jest coś niehalo. halo. Otwórzmy sobie zatem, proszę Państwa, jednak interlinię Łezkota i Horta, która także jest wydana przez Świadków Jehowy. To jest ten, proszę Państwa, przykład interlinearny. Akurat ja posiadam drugie wydanie z roku 1985, później już nie wydawali, boją się, już nie wydadzą, nigdy też o tym mam film, dlaczego nie wydadzą. Zapraszamy do obejrzenia z, z, z mojej bogatej kolekcji i już sobie tu patrzymy proszę Państwa, Westcott mamy tutaj stronę drugą, bo to się niestety musi rozłożyć na dwie strony Westcott i część pierwsza tego, tego Westcotta proszę bardzo, mamy tak because i tak dalej of is used to word i momencik o przepraszam, coś mi tu przeskoczyło O, tutaj. Of the glory of the God in face of Christ. W, w obliczu twarzy Chrystusa. Prawda? A tu jest by the face. Widzicie Państwo, jak oni to tłumaczą? Illuminate them with the glorious knowledge of God. By the face. Czyli za pośrednictwem. By to jest całkiem inne słowo niż in. Prawda? Czyli Anglicy, Amerykanie konkretnie, w języku angielskim przetłumaczyli by the face za tych Amerykanów, oczywiście uważam, bezimiennych tłumaczy też bezimiennych przekładu amerykańskiego, który, który zawsze jest wzorcem dla przekładów na języki narodowe. Czyli już widzicie Państwo, już tu się ukrywa Tą, ten, ten boski blask chwały na twarzy Jezusa. Zobaczmy, jak to jest, proszę Państwa, w tekście greckim dokładnie. Słowo w słowo interlinia księdza profesora Popowskiego. Bo Bóg powiedziawszy z ciemności światło zajaśnieje, który zajaśniał w sercach naszych, ku oświetleniu poznania chwały Boga na twarzy Jezusa pomala, Pomazańca. Na w twarzy to nie ma znaczenia, ale po prostu ta chwała jest bezpośrednio na jego twarzy. Nie za, be, nie nie, nie za pośrednictwem, tylko na twarzy. Na obliczu. Tak to wygląda. To słówko n, ten, ten przyjmek tłumaczony jest na lub w, a nie żadne poprzez. Proszę Państwa, podobnie to jest też w tej interlinii. I zobaczmy teraz jednak, że nieboże, że Popowski sobie. Aha, jeszcze Państwu pokażę tak, Merk, żeby nie było, że tylko używam Nestlalanda, Merk to jest też tekst grecki, chociaż obawiam się, że Świadkowie jechowego nie lubią, no bo tenże Merk posiada imprimatur, imprimatur. Yy, kościoła yy, katolickiego, więc prawdopodobnie też jest sfałszowany przez wstrętnych katoli. Tak czy inaczej, yy, zobaczycie tu Państwo, też, też już Państwu pokażę. Tu mamy oczywiście po prawej stronie łacinę, po, po lewej mamy czystą Grekę. Yy, sześć i tu jest yy, in, jak nie wiem, jak to czytać, ale jest Dei in faith Christi, prawda? Tutaj in w, prawda? No, po prostu, tak. Ale. Zobaczcie, mieli Państwo, jak to wygląda też w odniesieniu do, do tejże Greki. Tutaj mamy Jezusa Pomazańca. Tu mamy słówko prosopo, tak? Twarzy. I tutaj co jest? Tu? N, prawda? Greckie N, na, w, jak to woli. I tu jest Teu Boga, prawda? Więc wszystko się zgadza. Niestety w tekście greckim Pobowskiego jest identycznie. To nie jest zresztą tekst grecki Pobowskiego, to jest wszystko na Nestle, Landzie, wydanie 28. Ale żeby jeszcze sprawdzić tego Popowskiego, czy bo to katol wstrętny, to przecież mógł nakłamać, to otwórzmy sobie jeszcze inne interlinie. Po kolei, może zobaczymy. Tu mamy Tyndale'a, Interlinia, proszę Państwa, z roku. E, już tu zobaczę, bo nie pamiętam szczerze mówiąc, ale też dość świeżutka to jest y, z roku y, 2020 2020 y, i po prawej stronie mamy y, jako tekst, jako tekst Biblii mamy tutaj y, RSV, czyli Revised Re 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 Standard v v Version. Otwórzmy sobie tego. Tą interlinię I sprawdźmy tego wstrętnego Katola Popowskiego. bo pewnie znowu nakłamał. Zobaczmy. <laughs> Długi Koryntian 4-4. Oczywiście tutaj jeszcze jest glory. Widzicie Państwo? Ja to, ja to omawiam, ale w 4-4 jest glory. Chwała, którą zabrali Jezusowi bez imienia i tłumaczę. I w 4-6. Zobaczmy, proszę Państwa of God in the face of Jesus Christ, prawda? Jak w in, to jest to, jest to słówko n przetłumaczone jako in, w in the face, prawda? I w Biblii y, RSV też jest y, God in the face of Jesus Christ, czyli też jak w, in, jako w po prostu. Sprawdźmy sobie też tego y, Tyndale'a. Możemy to zrobić w oparciu na przykład o najświeższą interlinię Holmana z 22 roku. Chyba nic świeższego nie ma. Odłóżmy sobie tego Holmana. Proszę bardzo. Mogę powiększyć. I zobaczmy. 6 Because oh, tu mamy. Of the glory of the God in face of Jesus Christ. Mm, jak mamy w 4-4? Jak to tam było? Of Glory, prawda? Też chwała Chrystusowi. Of Glory. No, też to samo tam. Też ta chwała to, zabrana. Czyli też tutaj, proszę Państwa, wracając. In face of Jesus Christ. W, w obliczu, w twarzy Pana Jezusa. I tutaj też w, w przekładzie. Tutaj z kolei mamy z drugiej strony Biblię CSB. No, no, New Testament. I tu też jest in the face, nie żadne, nie żadne by, jak to twierdzą bezimienni tłumacze angielscy, a za nimi oczywiście lecą bezimienni z nieweryfikowalnym wykształceniem polscy tłumacze. Także ta inteligencja także pokazuje, proszę Państwa, że, że po prostu jest tam mowa o y, obliczu nie żadnego pośrednictwa. Ale żeby jeszcze lepiej to Państwu pokazać, otworzymy sobie dwie rzeczy obok siebie. Tu mamy interlinię ESV, czyli tak jak tutaj będzie tekst ESV. I tu mamy Biblię ESV, ale odwróconą. Y, odwróconą w sensie takim, że pod każdym słowem Biblii ESV, czyli najpopularniejszej Biblii świata, będziemy mieć i słówko, słówko greckie. Już Państwo zobaczycie, jak to idealnie oddają, y, oddaje angielskojęzyczna Biblia ESV. Tu mamy, proszę Państwa, pierwszą stronę, bo to niestety wyjdą dwie strony tejże, właśnie ESV-ki odwróconej, a tutaj damy sobie. Interlinie tejże ESV, żebyśmy widzieli czysty tekst grecki, jak to wygląda w Grece. I zobaczmy, proszę Państwa. W 4:4 tu także jest of the glory, glory dokses. Widzicie Państwo, glory. chwała, dokses jest jak wół to słowo w 4:4, które, które oczywiście usunęli świadkowie chowy, bo chwała Jezusowi się według nich nie należy. I dalej mm, zobaczmy sobie te, ten werset, o który, o który nam chodzi. 4, proszę Państwa, 5 i tutaj 6. For God, i tak dalej. Tutaj sobie szukamy, 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 szukamy. Of the glory of God in the face. I jakie to mamy słówko? Powiększmy sobie, żeby lepiej było widać. Jakie to mamy słówko? N. Prawda? Jest greckie N. In. Tu przetłumaczone jako in. Po prostu in. Zgodnie. Z tekstem greckim, tak jak tutaj. 4, 6. For light of the knowledge of the of glory. Tu musimy sobie drugą stronę jeszcze pokazać. Niestety. O, proszę Państwa. Tak. Of the of God in face of Jesus Christ. In, prawda? Tak jest w czystej grece y, słowo, słowo interlinii. A tak to przetłumaczyli w ESV, czyli najpopularniejszej Biblii świata, przebijającą nakładem nawet KJV. Też in, czyli w. Zresztą, yy, proszę państwa, zobaczmy, może jak należy tłumaczyć to słówko n z języka greckiego, bo może to jest zamienne, można poprzez albo, albo n. No jednak nie, proszę państwa. Mamy coś takiego jak Grecko-polski słownik strąga, chociaż w zasadzie można użyć też wersji amerykańskiej, ona jest identyczna i tożsama. Proszę Państwa, zachęcam serdecznie Państwa do nabycia Nowego Testamentu, czyli tej wersji. Grecko-polskiego Nowego Testamentu w wydaniu księdza polskiego, właśnie dlatego, że tutaj mamy też inne informacje. Zobaczcie, proszę państwa, jest tutaj podane tak: N, czyli na, i tu mamy takie kody. Te kody określają nam. Jest kod G1722. Jest to nic innego jak dokładne odniesienie słówka do tegoż słownika strąga. Gdyż Strong ponumerował wszystkie słówka występujące w Biblii Nowego Testamentu w Gryce i nadał im znaczenie zgodnie z ich znaczeniem z czasów, kiedy była ta Biblia spisywana. Zobaczmy zatem G1722, co w tymże słowniku Stronga, jakie jest znaczenie tego słówka. Proszę Państwa, już sobie otwieramy sobie słownik Stronga i patrzymy. G. Mamy tutaj informację, że to jest G1722. Zresztą ta informacja jest taka sama jak tutaj. In G1722. Widzimy, prawda, tutaj G1722. No i patrzymy. N przyjmyk. Przyjmyk podstawowy oznaczający ustaloną pozycję w miejscu, czasie bądź stanie. W przy z. Nie ma tu poprzez. Widzicie Państwo? Nie ma żadnego poprzez, ani za pośrednictwem. Po prostu jest ten, to yy, yy, ewidentnie yy, źle przetłumaczone. Powinno być, że ta chwała jest na lub w obliczu Pana Jezusa, a nie poprzez oblicze, za pośrednictwem. Czyli Świadkowie Jehowy celowo spłycają brzmienie tego wersetu, żeby uniknąć niezręczności stwierdzającej, że Ponieważ jest ta Boska chwała na obliczu Pana Jezusa, to może on być Bogiem. To przez usta nie przejdzie żadnemu świadkowi Jehowy. Tym bardziej tym miernym, ale wiernym, bezimiennym tłumaczom z nadarzyna. Także widzicie Państwo, to tak się właśnie tłumaczy Biblię w, 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 w polskim oddziale. Tłumaczy. Co jeszcze Państwu mogę pokazać? No cóż, mam jeszcze taką interlinię. Omawiałem ostatnio tekstus receptus, nie przepadam za nim, co nie znaczy, że go że nie mam. To jest interlinia Greena, czyli interlinia też jakby pokazująca przekład słowo w słowo greki i też hebrajskiego w tekście Tekstus Receptus. I powiększmy sobie to, bo to jest niestety strasznie małym drukiem napisane. Myślę, że będzie widać. Jeszcze troszeczkę. 4, 6. of, to give, brightness, of the knowledge of the glory of God in the, Tu jest. O, o tu jest to jest słówko N, prawda? N. Jeszcze po większe. Oj, oj, coś mi się tutaj troszkę I przesuniemy. Zobaczcie Państwo, Of de glory of God, in też to ten sam Kod Strąga 1722, widać, prawda? In, in the face of Jesus Christ, czyli w, w obliczu, w twarzy Pana Jezusa. Nawet w tekstus Receptus też, też, proszę Państwa. Także Greka sobie. A świadkowskie przekłady sobie. Oni są mistrzami takiego formułowania wypowiedzi, żeby było zgodnie ze świadkowską doktryną. No niestety, nawet przekłady w języku angielskim wyraźnie pokazują, jak powinien brzmieć ten werset. Wespół z wersetem 4.4, który także został potwornie i szpetnie przekształcony przez bezimiennych tłumaczy. Tworzy to pewien obraz, jak działają tendencyjne praktyki, właśnie tłumaczenia Biblii przez tych tychże tłumaczy. Po to, proszę państwa, żeby ukryć rzecz oczywistą, czyli należną chwałę Panu Jezusowi. Oczywiście, jak, sobie państwo, jak się państwo spotkacie ze świadkami, Jehowy, to oni powiedzą, że oni oczywiście mają wielki szacunek do Pana Jezusa, gdyż jest królem, itd., itd. No niestety jednak tego szacunku nie widać w przekładach. Nie widać w przekładach, nie widać tego w, we właściwym tłumaczeniu. Nie zobaczycie tego Państwo, gdyż z całym naciskiem chwała się należy tylko i wyłącznie Bogu jechowie. I tyle. Tak, na marginesie, proszę Państwa, może zrobię taki krótki materiał. Znalazłem bardzo ciekawy blog prowadzony przez. Przez hebraistę, który też jakby. a to może, może nie, może nie będę tego mówił. W następnym moim filmie króciutko przedstawię. Także, cóż, proszę Państwa, no to myślę, że tyle na temat drugiego listu do Koryntian 4:6. Aha, jeszcze Państwu pokażę w Oblubienicy, bo to jest za darmo i to każdy może sobie zobaczyć. To to wszystko zalinkuję, będzie można to zobaczyć. Dukondianster 6 Nestle Alant. Widzicie Państwo, tu jest wyraźnie Boga w obliczu twarzy Jezusa Pomazańca. Chwały Boga w obliczu. Nie poprzez, tylko ta chwała Boga jest w obliczu Jezusa. Skoro jest w tym obliczu chwała Boga, to można spokojnie rozumieć, że Jezus jest Bogiem. Bo ta chwała Boga jest w Jego obliczu. Po prostu to samo jest z tekstu z Receptu, w obliczu i w, tekście, i, i, i w tekście większościowym. Tu jest w, prawda? Też i oczywiście jeszcze też mogę pokazać y, Biblię Apologety, 2, 6. Tu też mamy Bożej, chwałę Bożej na obliczu Chrystusa. Czy w, czy na? Nie ma znaczenia, ale na pewno nie poprzez. Bo jak cytowałem, pokazywałem słownik Strąga, który. Cały czas cieszy się bardzo wielkim uznaniem na całym świecie. Jest to w, przy, z, ale żadne poprzez ani, ani za pośrednictwem. Rozumiecie Państwo? Po prostu w miejscu, w konkretnym miejscu, w czasie bądź stanie. Czyli w obliczu Pana Jezusa jest ta boska chwała. A to przez usta nie przejdzie właśnie heretyckim wyznaniom, które nie uznają Pana Jezusa za Boga. Tak to proszę Państwa wygląda. No cóż, no. każdy może wierzyć w co chce i wybiera sobie w co chce yy, yy, wiarę. Także widzicie Państwo, oczywiście można się z nie zgadzać. zapraszam do komentarzy pod spodem. Tak czy inaczej, yy, zachęcam też do samodzielnego badania. Może służyć do tego właśnie ten program AirBiblia, z którego często korzystam. I szczerze zachęcam, bo mamy tutaj przegląd wielu, wielu Biblii. Ale w szczególności bardzo i, i, i zachęcam Państwa do nabycia tegoż, tegoż przekładu, który w języku polskim bardzo fajnie tłumaczy nam Nowy Testament. Zobaczycie Państwo, jak się Państwo oczy otworzą, jakich przekrętów na Biblii dokonują bezimienni tłumacze Towarzystwa Środkowiej Jehowy w Polsce. Dobrze, kończę, proszę Państwa. Zapraszam do moich następnych filmów. Dziękuję pięknie, kłaniam się i do widzenia.